Witam serdecznie dzisiaj po południu. Inflacja w Polsce we wrześniu po prostu szok. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy XStation 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Inflacja w Polsce we wrześniu po prostu szok. Dzisiejsze dane makroekonomiczne, nie tylko z Polski, ale dla całego świata, przede wszystkim koncentrują się na danych o inflacji i to teraz rynek musi dyskontować. Plus warto pamiętać, że dzisiaj kończymy miesiąc, kończymy trzeci kwartał na rynkach finansowych, więc strojenie okienek, wydarzenia i gra pod czwarty kwartał może także odzwierciedlać się w różnego rodzaju dziwnych zachowaniach różnych poszczególnych klas aktywów. Więc bądźmy przede wszystkim przygotowani na podwyższoną aktywność. Ale przede wszystkim interesuje nas temat inflacji. Poznaliśmy dzisiaj wstępne dane za wrzesień. Prezes Glapiński sygnalizował, że spodziewa się poziomu 8,5 na inflacji. Okazało się, że jest to poziom 8,2 i widzimy, że jest on bliski skrajnie optymistycznym prognozom. Na podstawie ankiet ekonomistów najbardziej skrajnie optymistyczne prognozy mówiły, że może być to poziom 8,0, jako że inflacja jest niższa niż zakładał konsensus rynkowy. Dlatego też wniosek jest jeden. Procesy dezinflacyjne, procesy deflacyjne, które przenoszą się także z inflacji producenckiej, tutaj sprawiają, że ścieżka inflacyjna pozwoli nam na decyzje dalsze luzowanie polityki monetarnej, o czym będzie za chwilę. Natomiast trajektoria inflacyjna jest nakierunkowana już ewidentnie na poziom zbliżony do 5-6% na inflacji w okolicach grudnia, z dużą szansą na to, że 2024 będzie nam mijał pod znakiem spadku inflacji już w okolice celu inflacyjnego, jeżeli oczywiście żaden dodatkowy szok się nie pojawi. Te dane są niezwykle optymistyczne, sygnalizują, że te wszystkie działania antyinflacyjne, które miały miejsce, wszystkie tarcze antyinflacyjne z ostatnich kwartałów, z ostatnich miesięcy, pokazują swoją skuteczność i ewidentnie nie trzeba było podnosić stóp procentowych powyżej tego progu, powyżej tego poziomu, który był wcześniej przez Narodowy Bank Polski ustanowiony, ze względu na to, że okazała się trafna prognoza mówiąca o tym i ta diagnoza, że inflacja ma charakter podażowy, a nie popytowy. Działania, które teraz zmierzają do jej zbicia, pokazują skuteczność tych narzędzi, które są teraz wprowadzane oraz oczywiście, że decyzja o obniżce stóp procentowych była prawdziwa. Trajektoria inflacyjna jest bardzo korzystna, ta stromość jest widoczna jak na dłoni. Efekt bazy dodatkowo będzie sprzyjał temu, żeby inflacja spadała w kolejnych kwartałach, jako że szczyt inflacji w Polsce miał miejsce w lutym 2023 roku, więc prawdopodobnie efekt bazy będzie szczególnie silnie działał na rzecz utrzymania niskiej inflacji także w pierwszym kwartale 2024 roku. A co teraz najbardziej wpływa na takie wyraźne spadki inflacji w Polsce? To jest przede wszystkim cena paliwa i widać to po prostu na tym następnym wykresie, ale także trajektoria zachowania cen energii oraz cen żywności sprzyja temu, żeby w następnych miesiącach także inflacja wyraźnie nam spadała. Co jest także bardzo istotne. Pojawiają się głosy, które mówią o tym, że specjalnie zaniżane ceny paliwa w Polsce prowadzą do tak wyraźnych spadków inflacji. Natomiast jest miara inflacyjna, która przeczy tezie o tym, że to właśnie ten czynnik związany z cenami benzyny powoduje spadki teraz inflacji. Tym czynnikiem, tą miarą jest inflacja bazowa. Przypominam, inflacja bazowa jest to, czy jest to miara inflacji, w której nie ma uwzględnionej cen paliw. Dlatego też, jako że ta inflacja bazowa także bardzo dynamicznie teraz spada, widać jak na dłoni, że procesy dezinflacyjne, nawet procesy deflacyjne, jeżeli chodzi o inflację producencką w Polsce, są teraz w fazie niezwykle silnych spadków i wkrótce inflacja pozwoli nam na dalsze luzowanie polityki monetarnej.
Co jest także ze statystycznego punktu widzenia niezwykle ciekawe, to w ujęciu miesiąc do miesiąca inflacja spadła najmocniej od 2016 roku, czyli przybieranie na sile procesów dezinflacyjnych ma miejsce. No i teraz skoncentrujmy się na tym, jakie mogą być tego konsekwencje, czyli jakie może być dalsze postępowanie banku centralnego, czy będą dalsze obniżki stóp procentowych. I na warsztat bierzemy oczywiście odczyty wskaźnika WIBOR, odczyty, które pokazują nam to, co rynek spodziewa się, że wystąpi w następnym miesiącu, czyli stawki FRA, dają szansę na to, że będzie 25 punktów bazowych obniżki stóp procentowych. Zobaczymy, może będzie więcej. Jest na to około 50% prawdopodobieństwa, że będzie obniżka o 50 punktów bazowych. Na koniec tego roku rynek spodziewa się, że stopy procentowe spadną o jeszcze 50 punktów bazowych. Natomiast jeżeli zobaczymy, jak kształtują się te stawki do końca 2024 roku, to na chwilę obecną rynek spodziewa się, że może być to spadek o co najmniej 150 punktów bazowych, może nawet 175 punktów bazowych od obecnego poziomu, co dawałoby nam na koniec 2024 roku stopy procentowe w Polsce w rejonie 4,25, 4,54%, czyli naprawdę bardzo nisko, że ta stymulacja monetarna powinna być cały czas obserwowana. Drodzy Państwo, i w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu, a przede wszystkim najciekawszy raport to jest jak myślą profesjonalni traderzy. Naprawdę warto się z tym materiałem zaznajamiać, bo zmienność na różnych rynkach jest teraz ogromna i warto wiedzieć, jak postępują w takiej sytuacji ci profesjonaliści, którzy udzielali odpowiedzi, tworząc ten bardzo nawet niezwykły materiał. Przypominam, te materiały są podlinkowane tam na dole, w opisie i w komentarzu. No ale Polska to nie był jedyny kraj, który dzisiaj publikował dane o inflacji. Na następnym wykresie mamy mapę Europy, gdzie mamy naniesione wskaźniki, odczyty inflacyjne. Ten wykres bardzo dobitnie pokazuje, że im bliżej źródła konfliktu zbrojnego, tym wyższa jest inflacja. A jak mówi nam gospodarcza historia świata, wojna zawsze równa się inflacja. No i faktycznie wydarzenia w Europie to teraz bardzo dobitnie pokazują. Czy rynek wierzy w procesy dezinflacyjne? Czy rynek wierzy w procesy spadku inflacji? Na odpowiedź na to pytanie znajdziemy na rynku polskich obligacji, które pokazują relatywnie wielką siłę względem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ta różnica, czyli spread między polskimi a amerykańskimi papierami się zwęża coraz bardziej. Natomiast polskie obligacje są teraz w newralgicznym, bardzo ważnym miejscu. Jest to średnia 200 sesyjna, czyli poziom 5,90. Więc myślę, że wkrótce nastąpi jakieś ważne wydarzenie na polskich obligacjach, ale dla części inwestorów jest to po prostu okazja, żeby po lepszych cenach kupować polskie obligacje, licząc na dalsze spadki rentowności, licząc na to, że faktycznie obniżki stóp procentowych będą miały miejsce w Polsce w kolejnych kwartałach. Ale na co chciałbym uczulić i zwrócić szczególną uwagę, to fakt, że równocześnie tą samą średnią 200 sesyjną testują polskie obligacje 10-letnie oraz także indeks WIG 20, a to oznacza, że rynki, że polskie aktywa są teraz naprawdę w newralgicznym, bardzo ważnym miejscu. Jeżeli dojdzie w świecie do odbicia na rzecz ryzyka i że czwarty kwartał będzie pozytywny dla ryzyka, to obecne poziomy wydają się być szczególnie atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych, ponieważ osłabiony złoty daje im potencjał ku temu, żeby tankować polskie aktywa po lepszych cenach. Przypominam, inwestorzy zagraniczni zyskują podwójnie na polskich aktywach. Nie tylko na zmianie ceny instrumentu bazowego, ale także zarabiają na zmianie różnic kursowych. No i taki poziom podwyższony kursów par związanych ze złotem to jest po prostu dar z nieba i sygnał ku temu, że polskie aktywa są jeszcze bardziej relatywnie atrakcyjne, a jak widzimy euro złoty i dolar złoty wygląda na to, że dociągną do końca tego tygodnia na poziomach, które były i w poprzednim tygodniu obserwowane, czyli po prostu konsolidacja trwa. W następnym tygodniu mamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych i być może to będzie to wydarzenie, które doprowadzi do kolejnej podwyższonej aktywności i zmienności na rynku krajowej waluty, ale moim zdaniem rynek już ochłonął po tej pierwszej obniżce stóp procentowych.
w ostatnich dniach i tygodniach dyskontował kolejne obniżki stóp procentowych, więc prawdopodobnie są one już w cenach i jeżeli euro-dolar zawróci do wzrostów, to pojawi się naturalny popyt na to, żeby kupować polskiego złotego i moim zdaniem to jest scenariusz bazowy. I przypominam także wykres WIG20, który nie tylko przetestował w optymistyczny sposób zachował się na dolnej krawędzi wielomiesięcznego kanału wzrostowego, ale także, tak jak powiedziałem, walczy o tą swoją średnią 200-sesyjną. Polskie obligacje, indeks WIG20 w kluczowym miejscu i to sprawia, że teraz jesteśmy w miejscach decydujących o tym, co się wydarzy w czwartym kwartale na polskim rynku. No i teraz przejdźmy do światowych odczytów inflacyjnych, bo tak jak powiedziałem, Polska to nie było jedyne miejsce, gdzie były odczyty inflacyjne. Poznaliśmy najważniejszy wskaźnik inflacyjny, który jest brany pod uwagę przez Fed, czyli wskaźnik PC. Był on dokładnie taki jak prognozy, jednak inflacja nam tutaj podskakuje. Efekt wzrostu cen ropy naftowej jest dość dobrze widoczny. Przypominam ankietę Bloomberga, która nam powiedziała, że to właśnie inflacja w Stanach Zjednoczonych jest najbardziej wrażliwa na zachowanie ropy naftowej i ten efekt widać tutaj. Poznaliśmy inflację także dla Francji, była ona niższa niż prognozy, dla strefy euro, która była niższa niż prognozy i taka jak skrajnie optymistyczne prognozy, więc strefa euro tutaj się cieszy ze spadku inflacji, z procesów dezinflacyjnych. Widzimy na wykresie, jak zachowuje się inflacja w ujęciu core, jak zachowuje się inflacja, ten odczyt Consumer Price Index. I takie zachowanie inflacji pozwoli także na złagodzenie polityki monetarnej, na bardziej gołębie nastawienie banku centralnego. Poznaliśmy także dane z rynku pracy z Niemiec. Pokazują nam one, że sytuacja nie jest aż tak słaba, jak wcześniej inwestorzy zakładali. Cały czas jednak bezrobotnych przybywa, co widać na tym wykresie. No i co jest także dla nas bardzo istotne, to jak na przestrzeni ostatnich 3 lat od 4 kwartału 2019 roku zachowywały się gospodarki największych krajów na świecie. Czy występuje tu ekspansja, czy też nie? I widzimy, że gospodarka Stanów Zjednoczonych rozwijała się najszybciej, 6,1 wzrostu względem poziomu z 2019 roku, a najsłabiej gospodarka niemiecka. Gospodarka niemiecka to jest chory człowiek Europy teraz. Ewidentnie ciąży w dół europejskiej gospodarce jako całości, a przypominam, że gospodarka polska w tym samym rankingu jest jeszcze wyżej, bo wzrost względem poziomów z 2019 roku to jest ponad już 10% w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji widać, że te wydarzenia, te ostatnie 3 szoki dość bardzo dobrze polska gospodarka wykorzystała do awansu w międzynarodowym podziale pracy. I jako że są dane o inflacji, to naturalnie inwestorzy spoglądają na rynek obligacji. Amerykańskie obligacje podczas sesji europejskiej są kupowane. Zobaczymy, czy ten trend się utrzyma także dzisiaj. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 16, czyli 10 czasu nowojorskiego, wygasają potężne opcje na indeksie standard. Ten pół, o czym będzie za chwilę mowa, ale jeszcze kończąc temat obligacji, warto widzieć, jaki jest wyraźny, silny trend wyprzedaży amerykańskich papierów i oczywiście, że trwa teraz kolejna fala bessy na amerykańskich papierach po tym, jak w poprzednim roku złamaliśmy 40-letnią linię hossy kanału spadkowego, co widać na tym wykresie. I także na tym następnym wykresie widać powiązanie zachowania amerykańskiego dolara na swoim indeksie i amerykańskiej obligacji 10-letniej, więc wniosek jest jednoznaczny. To, co się dzieje na amerykańskich obligacjach, kreuje teraz trend na amerykańskim dolarze. Jeżeli rentowności będą spadać, dolar się będzie osłabiać. Jeżeli rentowności pójdą w górę amerykańskich papierów, to dolar będzie się umacniać. Ta zależność jest teraz bardzo ścisła i widać to na tym wykresie jak na dłoni, a na następnym wykresie widać, że te poziomy, na których teraz jesteśmy, są ważnym oporem dla rynku i rynek przywiązuje do nich dużą wagę. Chociaż najlepiej byłoby, gdyby kurs euro-dolara wrócił nad poziom 1,06. Jest to możliwe podczas dzisiejszej sesji amerykańskiej, ale na razie scenariusze mówią nam o tym, że mamy już 11 tydzień pod rząd z umocnieniem amerykańskiej waluty. A jak w trzecim kwartale zachowywały się najważniejsze rynki finansowe świata? Najbardziej zyskała cena ropy naftowej, później amerykański dolar, a najsłabiej rynki akcji krajów emerging markets i ten wykres w tle dość dobitnie to pokazuje. Sama ropa naftowa
której była mowa, testuje ważne opory w rejonie 93-95 dolarów, co widać na wykresie. Cena złota zachowuje się książkowo, czyli spada w sytuacji umocnienia amerykańskiego dolara i wzrostu rentowności. Cena srebra już tak bardzo nie powiela zachowania ceny złota, a cena miedzi, utrzymując się nad poziomem 8100 dolarów, faworyzuje scenariusze prowzrostowe i daje nadzieję, że indeksy giełdowe pójdą w górę. No i teraz będziemy się przyglądać temu, co się dzieje na indeksach giełdowych, ponieważ kończy się wrzesień. Wrzesień ze statystycznego punktu widzenia to najgorszy miesiąc do inwestowania na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. A wczoraj, w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach przetestowaliśmy dolne ograniczenie rocznego kanału wzrostowego. Nawet nie było testów średniej 200 sesyjnej, więc ta sytuacja faworyzuje te scenariusze prowzrostowe. Moim zdaniem jednak w średnim terminie jest to scenariusz bazowy. No i zobaczymy, gdzie dzisiaj zakończymy notowania. Jeżeli indeks wróci na poziom 4300 punktów, to będzie to potwierdzenie siły popytu, a kształt świecy tygodniowej da nadzieję, że czwarty kwartał jednak będzie wzrostowy i udany dla rynków akcyjnych. Walkę o wybicie z konsolidacji widać także na indeksie DAX, chociaż tutaj sytuacja jest zdecydowanie gorsza i techniczne zachęty do wyprzedaży są mocniejsze niż w przypadku indeksu Standard & Poor. Natomiast na co należy zwrócić uwagę, to ta statystyka z ostatnich 25 lat dla indeksu Eurostoxx 600, która nam mówi, że rozpoczynający się czwarty kwartał to dla europejskich spółek najlepszy okres do inwestowania na giełdzie. Jeżeli wrzesień był najsłabszy, to październik, listopad i grudzień to są najlepsze, to jest najlepszy czas do inwestowania. Przypominam, to jest średnia z ostatnich 25 lat. No i jest ogromna szansa, że ten rok powtórzy i dobrze wpisze się w ten scenariusz, który nam mówi, jak w poszczególnych miesiącach roku zachowują się indeksy giełdowe. No i na koniec Bitcoin. Ze względu na to, że kryptowaluta także ma tutaj potwierdza albo zaprzecza tezie o popycie na ryzyko, jako że Bitcoin raczej ma ochotę na wzrosty niż na spadki, więc ta nadzieja płynie także z tej najbardziej popularnej kryptowaluty. A gdyby się jeszcze dodatkowo udało wrócić nad średnią 200 sesyjną, czyli poziom 27 850 dolarów, to te sygnały byłyby jeszcze mocniejsze. No i jeszcze bardziej wspierałyby te optymistyczne scenariusze na czwarty kwartał. Jak będzie, jednak zobaczymy. Drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Przede wszystkim najciekawszy materiał, jak myślą profesjonalni traderzy oraz jak inwestować na giełdzie. Te dwa materiały są szczególnie interesujące i godne polecenia, zwłaszcza w tych czasach podwyższonej zmienności. Przypominam, link do nich znajduje się tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu, pozdrawiam, cześć!